Cześć, z tej strony Szymon. W jaki sposób zmienić katalog domowy domeny i do czego taka opcja może się przydać? Ta bardzo prosta operacja może być dużym udogodnieniem w zarządzaniu Twoim hostingiem. Każda domena ma domyślnie przypisany katalog o nazwie public.html, z którego wczytuje pliki strony czy aplikacji. Wyobraź sobie, że przez przypadek wgrasz pliki strony do innego katalogu na serwerze. Aby to poprawić, trzeba przenieść te pliki lub skasować je z serwera i wgrać ponownie do odpowiedniej lokalizacji. Z pomocą przychodzi nam omawiana funkcjonalność. Wskażesz serwerowi inny katalog, z którego ma wczytywać pliki Twojej strony. Przejdź teraz do panelu Direct Admin i zaloguj się na swoje konto hostingowe. Jeśli na koncie masz więcej niż jedną domenę, wyświetli się ich lista. Kliknij dowolną z nich, a następnie po prawej stronie, w ustawieniach zaawansowanych, znajdź i kliknij przycisk Przypisz katalog domeny. Jeśli posiadasz tylko jedną domenę, od razu po zalogowaniu na konto ujrzysz ustawienia tej domeny. Na liście domen znajdź tę, dla której chcesz zmienić katalog. W oknie po prawej stronie od nazwy domeny widnieje obecna ścieżka. Należy wprowadzić zmiany w ścieżce, wskazując lokalizację pożądanego katalogu. Po tym zabiegu zapisz zmianę żółtym przyciskiem na dole okna. Zwróć również uwagę na przycisk Przywróć. W razie potrzeby z jego pomocą możesz przywrócić domyślny katalog konkretnej domeny. Nie przejmuj się, jeśli operacja zapisu zmiany potrwa troszkę dłużej. System musi przeładować konfigurację wszystkich domen. Proste, prawda? Udało Ci się zmienić katalog domeny. Od teraz będzie wczytywać ona zawartość nowej, wskazanej przez Ciebie lokalizacji. Funkcję tę można wykorzystać w wielu innych sytuacjach, na przykład do testowania nowej wersji strony. Wystarczy zmienić ścieżkę, podając katalog, w którym jest umieszczona wersja rozwojowa witryny. Po przeprowadzonych testach zmianę można w taki sam sposób cofnąć, przywracając wcześniejszą lub domyślną ścieżkę. Dziękuję za skorzystanie z wideoporadnika, a jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy, odezwij się do nas.